Partnerem odcinka jest NordVPN. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. O Waterloo słyszeli chyba wszyscy od wielu, wielu już lat. Jednoznacznie kojarzy się to słowo z ogromnym sukcesem Szwedów na Eurowizji, bo taki był tytuł piosenki Abby, która wygrała w 1974. Wcześniej jednak to słowo, w sensie Waterloo, a nie Abba, kojarzyło się bardziej z ogromnym sukcesem przeciwników Napoleona, albo jak kto woli, z finalnym końcem panowania Bonapartego. Dzisiaj właśnie o bitwie pod Waterloo Wam opowiemy. Jak mało brakło, żeby Francuzi wygrali. Czy Francuzi przegrali przez Polaka? Czemu nie zawsze artyleria jest jednak królową pola walki? I czy podczas ostrej batalii jest czas na wzniosłe literackie frazesy? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. O tym, skąd się wziął Napoleon Bonaparte, o okresie, który wstrząsnął Europą, ale też i finalnie doprowadził do przymusowego zamieszkania Napoleona na Elbie, jeszcze Wam kiedyś opowiemy, natomiast chwilowo musicie nam uwierzyć na słowo, że to był potężny gagatek, którego lubią chyba tylko Francuzi i Polacy, natomiast wszyscy inni już w XIX wieku go nie trawili, więc strasznie się cieszyli, jak wreszcie udało się go wspólnymi siłami pokonać i zesłać na małą wysepkę niedaleko kontynentalnych Włoch. Jak tam sobie radził? W zasadzie nie tak źle. Miał roczną pensję, zachował tytuł cesarski, garstkę żołnierzy, wśród których byli oczywiście wierni mu Polacy. Generalnie budżetu nie miał jakiegoś gigantycznego, ale gdyby postanowił wieść skromny żywot, to spokojnie mógłby taki wieść, aczkolwiek nie, to nie był taki typ. Napoleon nie był jednym z tych, którzy żyją tylko. Po to, żeby przeżyć. To był jeden z najambitniejszych ludzi w historii świata. Tym bardziej, że dochodziły do niego z kontynentu ciekawe wieści. Na przykład we Francji ludzie podobno nie byli zachwyceni rządami, które nastały, ale jeszcze ciekawiej było w innym miejscu w Wiedniu, gdzie przedstawiciele ekip, które pokonały Napoleona, spotkali się na kongresie, który miał za zadanie przywrócić świat do stanu sprzed hulanek niepokornego Francuza. Przy czym szybko się okazało zresztą, jak to po wojnie, w tym drugiej światowej, że jak pokonany zostaje ten główny przeciwnik, no to wychodzi na to, że już sojuszników niewiele łączy i teraz każdy próbuje ugrać jak najwięcej dla siebie. Zaczęło się więc tworzenie nowych stronnictw, intrygi w kuluarach Ogólnie w jeden zaczął przypominać taki wielki dół wypełniony wężami, ale zmieniło się to 1 marca 1815. Wtedy to bowiem do Wiedeńskiego wężowiska dotarła informacja, że Napoleon spierniczył z Elby i to wcale nie na zakupy, tylko przejąć władzę we Francji, a oni już wiedzieli, z czym to się wiąże. Nagle wszyscy znowu stali się przyjaciółmi i zaczęli w panice zastanawiać się, jak go pokonać, bo Napoleon rósł w siłę z dnia na dzień. Dosłownie, rozpoczął te swoje słynne 100 dni. Zaczął podróż przez Francję, w czasie której zbierał oddziały wyspę. Opuszczał z mniej niż tysiącem żołnierzy, a jak dotarł do Paryża, to miał już za sobą jakieś 560 tysięcy, oczywiście. Co prawda, realnie szybko do boju mogło wejść jakieś 250 tysięcy, bo reszta to byli słabo przeszkoleni żołnierze albo wręcz w ogóle nie przeszkoleni, lub też naprawdę kijowo uzbrojone chłopstwo. No ale to i tak całkiem sporo. Gdyby Napoleonowi dać trochę czasu na przeszkolenie, na dozbrojenie, no to ani by się Europa obejrzała i mógł znowu mieć takie wojsko porównywalne rozmiarami do tego, które ruszyło na Moskwę. Przeciwnicy Napoleona, ta cała koalicja była absolutnie przerażona, chociaż pat Patrząc na statystyki, wcale nie powinna być. Czemu? Bo od pokonania Napoleona jeszcze z Europy nie zwinięto naprawdę kolosalnych armii. Jak na Wasze malutkie standardy? Okej, okay, jak na Europę. To były potężne liczby. 170 tysięcy ruskich stało pod Moguncją, 250 tysięcy Austriaków pod Salzburgiem. W Piemoncie była ekipa z Sardynii i Austrii 75 tysięcy. Z kolei w Belgii Austriacy, nie? Sorry, Prusacy i Anglicy. 220 tysięcy, ale to tyle jeśli chodzi o Prusy. Plusy, przepraszam najmocniej. Bo prawda, taka, że ci żołnierze, którzy tam zostali, to była armia drugiego rzutu. Nie najlepiej przeszkolona i również nie najlepiej zgrana. Elita poszła już do koszar. Z kolei ci, którzy tam zostali, mieszkali w naprawdę beznadziejnych warunkach. Brakowało wszystkiego: od amunicji po jedzenie. Umówmy się też, Napoleon był bardzo dobrym strategiem, potrafił też liczyć i zdawał sobie sprawę z tego, że nawet jakby jakimś cudem wyczarował te 600 tysięcy w miarę przeszkolonych i uzbrojonych żołnierzy, to i tak nie miałby większych szans w jednej wielkiej walnej bitwie z całą tą zbieraniną z Europy, wspartą jeszcze elitarnymi oddziałami, które na bank by dotarły. Bonaparte, który bez problemu odzyskał władzę we Francji, wiedział, że musi uderzać w te zgrupowania pojedynczo i że musi działać szybko, bo wróg nie próżnuje. Oczywiście miał rację. Angielskie władze już zdążyły zaciągnąć naprawdę potężną pożyczkę w domu bankowym Rothschildów i za żywe złoto. Kupowały sprzęt. Napoleon na miejsce pierwszego uderzenia, pierwszego starcia z przeciwnikami wybrał zgromadzenie angielsko-pruskie w Belgii. Raz, że względnie blisko, a dwa, że przy okazji zdobycie ważnego miasta, Brukseli, bardzo podniosłoby jego status, wzmocniłoby jego pozycję. Wiele osób pomyślałoby: A, warto zasilić armię Napoleona. Później, jak sądził, też będzie ciężko, ale już jednak z górki. Postawił wszystko na jedną kartę. Nie, bo nie chciał ryzykować wysyłania wszystkich zdolnych do walki na Belgię. Z jednej strony można go rozumieć, no bo bał się pewnie uderzenia z innego kierunku, ale gdyby wysłał wtedy więcej niż 100 tysięcy żołnierzy i około 250 armat, to kto wie, może szala zwycięstwa przechyliłaby się na jego stronę. Francuskie wojsko po przekroczeniu granicy starło się z przeciwnikiem 16 czerwca, ale to jeszcze nie była ta cała bitwa pod Waterloo. Nie, wcześniej doszło do dwóch mniejszych, ale strasznie ważnych starć. Bonaparte podzielił swoje wojska na dwie części. Jedną dowodził on, a nad drugą dowodzenie objął marszałek Ney, który swoją drogą, jak Napoleon wrócił do Francji, to obiecywał panującemu wówczas królowi, że on mu tego zaplutego buntownika Bonaparte w klatce niedługo przywiezie, ale szybko mu się odmieniło i zmienił strony, za co zresztą po upadku Napoleona go rozstrzelano. Taki tam francuski kalejdoskop. Jednak jeszcze wtedy jak najbardziej żywy Ney zaatakował brytyjskie zgromadzenie Wojskowe pod dowództwem Wellingtona. Czemu? Żeby wroga osłabić i zmusić do cofnięcia się. A jak się cofnie, to zrobi się przestrzeń, przez którą szybko się przejdzie i wskoczy na plecy prusakom, których już wtedy będzie atakował Napoleon. Plan całkiem niezły, gorzej z realizacją. Ciężko to inaczej określić, ponieważ po prostu nie wyszło. Mimo, że obaj dowódcy zadali przeciwnikom spore straty, Napoleon w swoim starciu nawet uszczuplił szeregi pruskiej armii o 20 tysięcy żołnierzy, aczkolwiek finalnie niewiele to dało, bo prusacy wycofali się całkiem składnie. A to dlatego, że na plecy nie wskoczyła im ekipa marszałka Neja. Dlaczego? Dlatego, że Wellington okazał się po prostu zbyt silny. Francuzi nie przeszli zgodnie z planem, mimo że Anglicy odrobinę się na nawet cofnęli. Konkretnie cofnęli się pod wieś Waterloo, gdzie ufortyfikowali się, nazwijmy to na lokalnych farmach i tam postanowili czekać na wroga. Jak się pewnie domyślacie, Napoleon nie był zachwycony obrotem spraw, ale jak już połączonym wojskiem dotarł pod Waterloo i się rozejrzał. To stwierdził, że nie, jednak luz, piłka w grze, da się to jeszcze wygrać. No i faktycznie, jeśli chodzi o stosunek sił z samymi Brytyjczykami, to był on w miarę wyrównany po około 60 tysięcy chłopa. Przeciwnik miał przewagę, jeśli chodzi o teren. Umocnił się na wzgórzu, część wojska stała za wzgórzem, ale nie takie cuda już Napoleon robił. Chciał atakować szybko, ale plany popsuła mu pogoda. Nie pierwszy raz! Bo 17 czerwca zaczęło strasznie lać. Przestało dopiero kolejnego dnia, ale Napoleon nie chciał tak szybko na takie błoto wypuszczać wojska, w tym jazdy, bo wcześniej oglądał ogniem i mieczem i wiedział, nie, no, nie oglądał, ale wiedział, że to by było po prostu samobójstwo. Z drugiej jednak strony... Rozumiał, że prusacy przecież głupi nie są, dobrze już wiedzą, gdzie się za moment rozegra wielka bitwa i pewnie już cisną Anglikom z pomocą, więc nie ma zbyt wiele czasu. Co tu w takim razie robić? Okej, okay, chwilę po 11 zdecydował. Dał rozkaz, żeby rozpocząć atak, i był to początek równie kijowy, co niedawnego meczu naszej kadry z kadrą czeską. Bonaparte kazał zacząć od ostrzelania pozycji wroga artylerią. Pomysł nie jakiś tam przełomowy, aczkolwiek już wtedy sprawdzony i miał się sprawdzać jeszcze później przez wieki. Jednak nie w każdym przypadku, choćby nie w przypadku tej konkretnej bitwy, bo amunicji artyleryjskiej jeszcze wtedy było daleko do tej dzisiejszej. Nie eksplodowała ze strasznym skutkiem, tylko kosiła żołnierzy samą energią kinetyczną, po prostu w nich wpadając. Naprawdę ciężko osiągnąć ten efekt, jak się strzela pod górę. A tam właśnie było brytyjskie wojsko. Co gorsza, miało również swoją artylerię, tam na górze, która postanowiła odpowiedzieć dla odmiany bardzo boleśnie. Ale Napoleon już nie miał wyboru kazał swoim żołnierzom atakować pod górę. Pierwszy atak na prawym skrzydle prowadził brat Napoleona, ale nie zakończył on się sukcesem, bo nie udało się opanować tamtejszej farmy, ani nawet ściągnąć więcej żołnierzy, żeby osłabić wroga w innych rejonach. Przy czym nie myślcie, że Francuzom pod Waterloo szło wyłącznie Kijowo. Nie, bo w centrum i na innym skrzydle. Prowadził wojska marszałek Ney, który najwyraźniej bardzo chciał zmyć z siebie hańbę sprzed dwóch dni i wiele wskazywało w pewnym momencie, że mu się uda, ponieważ jego żołnierze weszli na wzgórze i zaczęli dziabać Anglików, tak czy tak, jakkolwiek, bagnetami, ale że Anglicy nie za bardzo chcieli dawać się dziurawić bagnetami bez walki, to dla przeważenia szali zwycięstwa Ney wysłał tam jeszcze konnicę. Niestety Anglicy też mieli konnicę i też ją puścili, a z konnicą to w ogóle tak już jest, że bardzo ją ciężko zatrzymać, jak jedzie, a jak leci z górki. To już w ogóle to też nie ma się co dziwić, że angielska kawaleria, jak wpadła między francuskie szeregi, no to zatrzymała się dość daleko. Na tyle daleko, że kawalerzyści mogli sobie pozwolić na wyżynanie francuskich artylerzystów, przy czym w tym morderczym szale zapędzili się tak, że Francuzi, Odcięli im możliwość powrotu. Brytyjczycy zostali zamknięci w kotle i nie skończyło się to najlepiej dla tych kawalerzystów, ale do końca było jeszcze bardzo daleko, bo ich koledzy, żołnierze, dalej trwali na placu boju, choć niektórzy w kawałkach. Bo francuska artyleria wstrzeliła się wreszcie w miejsca, gdzie ostrzał miał jakikolwiek sens, i dość potężnie zaczęła gromić Anglików. Do tego stopnia, że Wellington miał powiedzieć, że jeżeli niebawem nie przyjdą z pomocą prusacy albo ciemności, żeby po prostu zrobić odwrót, no to oni tutaj polegną. Kazał swoim oddziałom lekko się cofnąć i błyskawicznie ten moment wypatrzył doświadczony Ney. Wiedział, że jeżeli wykorzysta ten moment, to być może złamie przeciwnika, zniszczy go, tylko musi działać szybko, zdecydowanie, więc natychmiast w kluczowe miejsce kazał wysłać kilka tysięcy ciężkich jeźdźców, w tym Polaków, bez konsultacji z Napoleonem. Ale warto było, udało się. Jakby się udało, to historia Europy mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, ale niestety dla Francji nie. Anglicy zdążyli się uformować w zwarte szyki i związali walką na jednej z farm tych ciężkich jeźdźców. Ciężko wściekły, to był też Napoleon, jak to wszystko zobaczył, ale zdał sobie też sprawę, że jego wściekłość niewiele w tej chwili da. Nie mógł sobie pozwolić na stratę tych żołnierzy, więc na pomoc wysłał z 15 tysięcy jazdy wszelakiej. I co? I dupa, ponieważ Anglicy i tak wytrzymali, nawet mimo potwornie ciężkich strat sięgających 50%. Napoleon mógł się pocieszać, że jego wojsko dominuje, chociaż w środkowym sektorze. Chociaż też niedługo. W pewnym momencie padła informacja, która chyba nigdy u nikogo w historii nie wywołała komfortu mianowicie Niemcy idą. Zaczęli się faktycznie pojawiać prusacy gdzieś tam na prawym skrzydle ale to jeszcze absolutnie nie oznaczało porażki Francji, bo Napoleon miał asa w rękawie elitarną, zaprawioną w bojach, oddaną gwardię cesarską. Ta ekipa wojskowych wymiataczy czekała na rozkaz Napoleona, który planował użyć tej ekipy przy przeprowadzeniu ostatecznego szturmu na brytyjskie pozycje i uznał wreszcie, że taki moment nadszedł. Żeby jeszcze dodatkowo zmotywować swoich żołnierzy, to osobiście podprowadził ich pod linię walk, przekazał marszałkowi, a niedługo później żołnierze ruszyli krzycząc za cesarza, a widzący to mniej doświadczeni dostali strasznego energetycznego kopa. Przez jakiś czas faktycznie imponująco to musiało wyglądać. Cesarska elita brnęła przed siebie, mimo ostrzału artyleryjskiego, ale w pewnym momencie z jej lewej strony z pola pszenicy wyskoczyły trzy pułki lekkiej piechoty niespodzianka, panowie gwardziści. I ta elita najpierw musiała się zatrzymać, a potem odrobinę cofnąć pod tym niespodziewanym ostrzałem i ten moment miał się okazać kluczowy dla całej bitwy, która, podobnie jak i każda inna bitwa w historii w dużej mierze rozgrywała się też w głowach walczących. W innych miejscach Francuzi zaczynali zdobywać przewagę nad przeciwnikiem, ale kiedy mniej doświadczeni żołnierze Napoleona, a tych była przecież większość, zobaczyli, że elita się cofa. No to uznali, że już koniec, po wszystkim. Tymczasem do końca było naprawdę daleko. Przecież elita nie została rozbita, a cofnięcie się jest w pełni akceptowalnym manewrem. No ale po francuskich szeregach poszła plota, że elita owszem rozbita została i aktualnie zajmuje się ucieczką. A stąd już prosta droga do refleksji, że o mój Boże, skoro oni nie dali rady, elita cesarska, to przecież my nie damy rady tym bardziej. Trzeba uciekać, ratować życie. Francuzi zaczęli się cofać, a widzący to Anglicy i Prusacy dostali wiatru w żagle, zaczęli cisnąć mocniej przed siebie. I w pewnym momencie otoczony został na przykład pułk tej cesarskiej gwardii. Zaproponowano im jednak honorowe poddanie się. Wtedy po prostu trafią do niewoli, bo wtedy bitwy opierały się na bardziej szlachetnych zasadach niż dziś. Oczywiście nie wszystkie, ale tamta akurat tak. Jednak ci żołnierze, jak już nie raz dzisiaj wspominaliśmy, absolutna elita, oni nie planowali się poddawać. I teraz mamy dwie popularne wersje, jakimi słowami zostało to przeciwnikowi obwieszczone. Według wersji patetycznej, czyli ładnej, generał Combron miał powiedzieć wzniosłe słowa: Gwardia umiera, ale się nie poddaje. Po czym zostali praktycznie rozstrzelani, batalion przestał istnieć, a sam generał ciężko ranny trafił do angielskiej niewoli. Natomiast według wersji mniej ładnej, zamiast wzniosłych słów, generał miał powiedzieć tylko jedno słowo: Merd, czyli po polsku. Gówno! Po czym nastąpiła ostatnia walka w historii batalionu? A jak było naprawdę? Ani jednego, ani drugiego generał nie powiedział. A skąd ta pewność? Stąd, że później sam tym plotkom zaprzeczał. Faktycznie prawdą było to, że ekipa się nie poddała, a on, że trafił ranny do niewoli. Zresztą jakiś czas później ochajtał się z pielęgniarką, która się nim wtedy zajmowała. Wróćmy jednak na pole bitwy, pod Waterloo, bo w tym momencie jeszcze Francuzi mieli szansę, jak nie na zwycięstwo, to przynajmniej mieli szansę nie przerżnąć z Kretesem. Do ostatniej chwili. Napoleon na horyzoncie wypatrywał odwodów, potężnych odwodów, po które posłał. Miały się pojawić jak tylko mogły szybko i faktycznie gdyby się pojawiły, to mogłyby odmienić losy bitwy, były naprawdę potężne. Bo mówimy tutaj o 35 tysiącach żołnierzy, którymi dowodził marszałek Grusi. Ich zadaniem miało być w zasadzie powtórzenie manewru, który nie wyszedł dwa dni wcześniej, tylko że tym razem oczywiście miał się udać, czyli wjechać przeciwnikowi na plecy i w ten sposób przesądzić o losach bitwy, a w dłuższej perspektywie kto wie, może i o losach Europy. Napoleon wydał ten rozkaz już wczesnym popołudniem, jak widział, w jaki sposób rozwija się sytuacja pod Waterloo, a ów rozkaz dostarczyć miał znakomity, odważny jeździec. A jak w jakiejkolwiek historii padają słowa znakomity i odważny jeździec, to nie ma bata. Wiadomo, że kolejnym będzie Polak. I tutaj niespodzianek nie będzie. Oficer Jerzy, despot Zenowicz, którego później wiele osób oskarżało o Porażkę Francuzów pod Waterloo. A czemu? Bo z rozkazem dotarł za późno, ale nie dlatego, że się zgubił, tylko dlatego, że Bonaparte wyraźnie rozkazał mu jechać tak naokoło, jak to tylko możliwe, żeby zminimalizować ryzyko przechwycenia tego kluczowego rozkazu przez przeciwnika. Nasz rodak przez jakiś czas starał się przekonywać Napoleona, że warto zaryzykować, warto skrócić trasę. On da radę. No, będzie w porządeczku, panie cesarzu, ale nie. Napoleon się uparł i w związku z tym pan Jerzy dotarł na miejsce dopiero w okolicach 17. A jak tam dotarł, to nie spodobało mu się to, co zobaczył. Odwody tłukły się z pruskimi siłami, specjalnie rzuconymi w to miejsce, żeby przyblokować francuskie rezerwy. Więc zanim marszałek uporał się z prusakami, to jak dostał rozkaz, to stwierdził, że nie ma szans. Nie zdążą przed zmierzchem. Zresztą, jak ów marszałek Gruszi dowiedział się o. Klęsce pod Waterloo, to absolutnie wzorowo wyprowadził swoich ludzi z Belgii, chociaż oni uszli z życiem. A właśnie, wróćmy do centrum wydarzeń. Walki trwały do późnego wieczora. Decydujący szturm na cofających się Francuzów miał miejsce w okolicach 21, ale wielu żołnierzy zostało tam dłużej, choć bez pulsu. Po każdej ze stron zginęło mniej więcej 22 tysiące żołnierzy, to znaczy ze stron. Konfliktu Francuzi i przeciwnicy, ale ci przeciwnicy tutaj straty nie były równomiernie rozłożone. Więcej zdecydowanie zginęło, poległo Brytyjczyków. Tak czy inaczej, po tym ciosie Francja Bonapartego 2-0 już się nie podniosła. Co prawda, sam Napoleon pod Waterloo nie zginął, ale musiał spierniczać do Paryża karetą, gdzie w zasadzie z miejsca poszedł spać. Tak, poszedł spać, ale nie ma się co chłopu przesadnie dziwić, bo ponoć już tydzień przed bitwą tak potwornie się stresował, że przespał tylko jedną noc i był ledwo żywy. Są nawet tacy, którzy uważają, że wyspany wóz poprowadziłby Francję do zwycięstwa i kto wie, może coś w tym jest, bo jak już się przespał, to ocenę sytuacji miał naprawdę niezłą. Stwierdził bowiem, że w aktualnych warunkach nie ma sensu, żeby on dalej rządził Francją, abdykował na rzecz swojego syna, a parę dni później sam poddał się Anglikom, blokując port, do którego udał się, żeby sprawdzić, czy aby na pewno nie uda mu się czmychnąć do Ameryki. Co prawda w końcu Francję statkiem opuścił, ale nie popłynął do Ameryki, tylko na wyspę Świętej Heleny, gdzie tym razem postanowili go zesłać przeciwnicy i stamtąd już nie uciekł, a kolejne niemal stulecie było w Europie względnie spokojne, przy czym podkreślmy względnie, bo macie na pewno doskonale świadomość tego, że wojny i inne straszne rzeczy nie zostały Ucięte i skasowane po stłamszeniu Napoleona. No nie, zresztą nawet dzisiaj, w naszych czasach, mimo względnego spokoju potrafi być niebezpiecznie, choć oczywiście nijak się to ma do wielkich wojen i wszystkiego, co się z nimi wiąże. Nie zmienia to jednak faktu, że wredny haker jest w stanie potężnie nam nabroić w życiu, i to nie mając akurat pod ręką artylerii czy konnicy. Wystarczy, że wykradnie ważne pliki. Na szczęście można się przed tym zabezpieczyć. Siebie i swoich współpracowników, bo nie wiem, czy wiecie, że NordVPN, o którym wam tutaj nieraz wspominaliśmy i mówiliśmy o jego funkcjach, ma jeszcze funkcję MeshNet, polegającą na tym, że możecie stworzyć sobie własną zaszyfrowaną sieć VPN i wysyłać sobie. Po niej bezpiecznie pliki, czy prowadzić zawodowe rozmowy w totalnym cyfrowym bezpieczeństwie dzięki szyfrowaniu danych. Zresztą, akurat ta funkcja jest bezpłatna i możecie ją sobie przetestować bez subskrypcji Norda. Co więcej, nawet jeżeli przypadkiem zdarzy Wam się wyłączyć Norda, to on i tak broni dostępu do Waszych danych dzięki funkcji kill switch i domyślam się, że dla niektórych te wszystkie nazwy może brzmią trochę tajemniczo, ale to jest dość proste. A poza tym, w razie czego, jest jeszcze całodobowa obsługa, więc nie ma się co bać, a warto się zabezpieczyć. Tym bardziej, że mamy dla Was spersonalizowany link, dzięki któremu zgarniecie jeszcze. Ekstra gratis przy zakupie planu dwuletniego. Link znajdziecie w opisie, ale jeżeli z jakiegoś powodu uznacie, że to jednak nie dla Was, to spoko macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Polecamy Wam Norda bardzo mocno i widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był NordVPN.